Paweł, ty musisz skoczyć lepiej, Paweł! Wow! Ale mnie wy... Ty, gdzie ty wyleciałeś? Hej, z tej strony Hogaty, a to jest specjalny odcinek z Pawłem. Jeżeli ten film wam się spodoba, chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Wpadnijcie także na G2, Discorda, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Hej! Nie pożycza się nawadniać. Kogoś tutaj słyszę w okolicy, czy to jest mój świetny funfel znajomy pan Koteł? Witam! O! Cześć, Paweł! Panie Hogaty, dzień dobry! No witam, dzień dobry! O, czekaj, bo cię po plecach chciałem trochę, tak? Pan jest funkcjonariusz dzisiaj? Nie, no ja jestem funkcjonariuszem dobrej zabawy, także... dzisiaj chciałbym zorganizować nam po prostu świetny dzień. Nawet słońce wychodzi tutaj. Gdzie? Powoli. No tam, widzisz? Aż takim optymistą to ja nie jestem, szczerze powiedziawszy, ale... No, ja bym się gdzieś schował chętnie przed tym deszczem, ale... A tu mam auto, chodź, schowaj, no właśnie, miałem wejść do twojego samochodu, ale tak popatrzyłem, że no nie masz tu za bardzo dachu, więc się nie schowamy przed deszczem. Proszę cię, patrz na to. Widzisz? Pięknie, pięknie, Paweł, czekaj, naprawdę. Widzisz? Tak to się robi, no. Paweł, popatrz mi się prosto w oczy. Czekaj, tylko na pierwszą osobę sobie włączę, bo zawsze patrzę za pleców, wiesz? Dokładnie. Mam serce za plecami totalnie. Nie powinieneś tak patrzeć, popatrz mi się prosto, głęboko w oczy i powiem ci, ale Paweł... Ale stary, ty się tak dziwnie uśmiechasz i nie patrz taką... na mnie, patrz na mnie. O, dobra. Ale że ty widzisz moją kamerkę w tym momencie? No ja widzę twoją głowę, która się odwraca. No okej. Powiem ci, że ja mam świetny pojazd, którym tu przyjechałem ogólnie, bo nie wiem jak ty, ale chciałbym zaproponować ci dzisiaj jazdę... No powiedziałem, jestem funkcjonariuszem dobrej zabawy, więc chciałbym zaproponować ci jazdę czołgami. Czołgi! Ale fajny czołg masz tutaj, chciałbym ci przedstawić... Czołg! Biorę! Paweł, to jest mój czołg akurat, nie? Wypadł mój! Oddaj go! Paweł, chyba nie wyszło. Chcesz się pobujać na mojej lufie? A bo dobra, chodźmy, zacznijmy od lufy, ja za chwilę zamówię swój. Okej. Poczekaj, no ale... Jak pięknie żmotną! Chodź, rzut lufą! Dawaj, ciśnij mnie, no! O kurde, czekaj. Gdzie? Paweł. Czekaj, ale ja ci stanę na lufie, wiesz? Poczekaj chwilę, patrz! Poczekaj, Paweł, ty, ja patrz, wiem, dawaj, ty... do góry! Ja wiem, że ty lubisz stawać na lufie, ale to wiesz, dzisiaj trochę spokojniej może akurat, nie? Okej, jedna rzecz tylko. Słuchajcie, też się nie śmiejcie. Ja zamówię swój czołg właśnie teraz. No ja właśnie słyszałem, że ty masz czołg. Jesteś w posiadaniu naprawdę imponującego czołgu. I dlatego dzisiaj dobra zabawa potrzebuje twojego czołgu. Dobrze, uwaga. Wzywam swój czołg. Tylko nie śmiej się. Naprawdę proszę nie śmiejcie się. A dlaczego miałbym się śmiać? Przecież no masz na pewno taki sam czołg jak ja, no. 100%. No, Paweł, zniknąłeś mi gdzieś. Za tobą jestem. Paweł. Halo? Tutaj na dole. Paweł, czekaj. Tutaj. Paweł, tu gdzie ty jesteś? Halo? Paweł, czekaj, bo ja cię nie widzę. Tu, popatrz. Paweł, gdzie? O nie, policja nie goni. Taki mały? Ale mały, Paweł? Ale wariat. Paweł, no, ale... to ty? No tak, no co? Nie śmiej się, patrz, wskoczę ci na lufę. Ej, stary. Baseball? Baseball? Czekaj. Paweł, kojarz baseball? Paweł, ale to nie możesz za mnie wskoczyć, nie? No przepraszam, musisz się nadzieć na kija po prostu tutaj. Także... Co? W sensie... Ale baseballowego! Kija! Musisz machać lepiej tym kijem, wiesz? Paweł, ty musisz skoczyć lepiej po... Paweł! Wow! Ale mnie wy... Czy gdzie ty wyleciałeś? No tutaj jest, bo masz, mam wrażenie, że masz pewne nierozliczone rachunki, także... Nie, to z gwiazdki wsparcia, zobacz, mam, poczekaj! Ej, czemu ty ich... To są ten, usypiające, wiesz? Nie przejeżdżaj mnie, typie! Co za łobuz! To, że jestem Paweł, mniejszy... gdzie jesteś? To, że jestem mniejszy, to nie znaczy, że można tak, o! Można tak, o, proszę bardzo! Nie można! Patrz tam, policjusy! Czekaj, rozwalaj! Bo mnie tu... Dobrze, tylko mnie nie traf. Dobra, bo ja wiesz, ja tutaj te policje tak potrafię, wiesz, na strzała zrobić. O ty... Nie, poczekaj! Przejechałem Pawła! O nie, dobra, to może jednak... No... Jakbym powiedział, że przejechałem kota, to też by nie było dobre, nie? Chyba... No nie, myślę, że to byłaby lipa straszna. Dobra, czekaj, ja tutaj... Moje auto! Ej, nie wiem, Paweł, nie wiem jak to się stało, naprawdę. Celowałem do policji i trafiłem w twój samochód. Naprawdę.
Paweł. Ja ci zaraz trafię normalnie w auto. Na szczęście nie ma tu żadnego mojego samochodu. Co za łobuz? Widzieliście? Normalnie. Paweł, chodź do mnie! Ale mój jest nie dość, że mały, to jest wolny, poczekaj! Paweł, jak zwykle, no nie przygotowany po prostu. No. Dobra, hoł na baseball. No, ale to czekaj, wiesz co tak... O! Wszyscy to nie miało być przepychany! Przestańcie mnie cisnąć! Paweł, bo ja cię tu dla panów policjantów trochę przepchnę, co ty poczekaj, na to? Poczekaj, czekaj, ja się od tutaj... O, pa, czekaj, uwaga, w prawo bierz mnie, pa. Pyk! Do góry cię podbiłem, Paweł, no na lufę ale wskoczyłeś. Weź mnie z baseballem, wiesz, tam wybij gdzieś. Ale to musisz, wiesz, dobrze wskoczyć, nie? No, a ty cały czas gdzieś na mnie lecisz, no to, a nie obok tak, mnie. Tak, uwaga, pa, pyk! Paweł! No Boże, normalnie to... Paweł, jak ty skoczysz na lufę, to ja cię obokiem jej nie odbiję, tylko górą. No, ty ale musisz bokiem. Jakby przede mnie wskoczyć prędzej, nie? Obok. Przed ciebie? Tak jakby obok, żebym ja cię, wiesz, dup! Tak o ci zrobił. Dup, czekaj chwilę. Dup, takie wiesz. Ej, to czekaj, prawie, podskoczę. Prawie. Na trzy, no podskocz na po prostu, no. Trzy, cztery. Co ty miał? Do góry nie potrafisz skoczyć, co jest z tobą nie tak? Cicho, mam małego czołga. Dawaj, Paweł. Uwaga, dawaj. Trzy, cztery. Jezus Maria, Paweł. Czy ty potrafisz po prostu w górę skoczyć? Ale no, co za ziomek. Dobra, dobra. Teraz, uwaga, teraz. Uwaga, skaczę. Znowu. Ty za blisko podjeżdżasz, Paweł! No Boże, naprawdę no ty potrafisz daleko skoczyć. O, teraz, o, dawaj! Patrz, dobra. Ry! No teraz! Nie no, ja akuratnie w tym momencie skoczyłeś za blisko! Dobra, o, czekaj! Patrz, 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 leci! No i znowu, no nie, no pa, nie! Ty to nie jest amatorka, Paweł! Paweł, to amatorka nie z twojej strony! Nie. Paweł, ty po prostu nie potrafisz skakać! Nie, po prostu, taka prawda jest! Paweł, ale ty potrafisz idealnie! No, no dużego kija... Nie, nie, ja... Proszę cię. No. Dobra, ja ci już tam pomagam. No widzę właśnie, no totalnie. No totalnie, no patrz. No rozwalam totalnie, ci no całą policję, która za tobą... Paweł, czy jak na WF-ie skakałeś przez kozła, no, to skakałeś, że jakby nad nim całkowicie? Czy robiłeś no tak, jak pan WF-ista kazał? No wiesz, tak jak pan WF-ista, on był trochę gruby, więc nie wiem. Znaczy, zależy no który, bo to w której szkole, której klasie, nie? No, ej, weź, w tej dobrej. Weź mnie podwieź, bo kurczę, ja tu tak powoli cisnę. No właśnie, ja nie wiem, gdzie ty w ogóle jesteś, bo ja cię nie mam na mapie, nie? Ja... Tutaj, patrz, tutaj policja mnie otoczyła. Tutaj, dzięki, Paweł. Już wiem gdzie, jak coś. Tutaj, no, no tutaj. Przecież, czekaj, no jasne. Czekaj! No, w i końcu drzewo trafiłeś. No w końcu podjechałem do twojego przykrótkiego skoku. Boże, także. Nie dość, że mały, to różowy, nie? Dobra, nie czekaj. Dość, że mały, to jeszcze krótki, no, także... Czekaj, zobacz. Mały, ale grubiutki, zobacz kim. No stary, co jest? Policję mi tu nasyłasz na mnie. Paweł, bo policja mnie otoczyła. Dobra, spokojnie, dobra, patrz, ja ci pomogę, patrz, o. Dobrze, ja ci zaraz... Jezu, Paweł! Paweł! No nie ruszaj ty, bo, się! Ty tę policję sobie wyłącz, to trafisz w końcu. Poczekaj, chodź, naprawdę. Tu. Ja ci wskoczę, chodź, na barana ci wskoczę. Dobra, patrz, plecami, dawaj. No, ale to co mnie zrzucasz? A, bo ty teraz chcesz... Mówiłem już, że Paweł ma problem, że trafić. No, także tutaj pokazuje to idealnie ale po prostu. Do kibelka trafiam, nie? Poczekaj, policja mnie zgarnęła! Nie! Co oni mi zrobili, no? Okej, okay, Paweł, to nie mówiłeś, że mamy na studio filmowe jechać, ale to wjadę w takim razie. Plan o, tego nie przewidywał. Okej. Okay. Czekaj, jadę za policjantami! Tutaj, patrz, tu jestem! Tutaj! Widzę! Paweł, ty jesteś niereformowalny po prostu dzisiaj. Patrz, naprawdę. Dobra, nieważne. Okej, okay, nie no pojedzie. Niereformowalny. Chodź, ja cię poprowadzę. Jadę. Paweł, co gdzie to zniknąłeś? No pod Paweł, tobą. Miałeś mnie prowadzić, a nie za mną jechać. Patrz, no to jadę przed tobą. O, pyk. Co tam jest? Pa, Helka tu na dole, szybko. Na dół ją. Dobra. Ty już jest na dole. Pięknie. Dobra, elegancko. Jadę, Paweł, za tobą. Dobra, co jedź teraz za mną. Chodź, pojedziemy na lotnisko. Ty, ja wezmę a cargo. Może, no, co weźmiesz? Boba Cargo wezmę. Boba Cargo, to jest Bob Cargowski, okej. Okay. Jak będzie, to wezmę. Ty, a wiedziałeś, że przez tego no Boba Cargo można motocyklem przelecieć na stuncie? Przez ten środek?
co ty gadasz? Serio? No. O, to już wiem, co będziemy robili w następnym odcinku. No nie? A ja tutaj jak zwykle coś wynajdę, jakiś as z rękawa czy coś. Dobra, ja cię, Paweł, osłaniam, bo ty jesteś taki malutki, Stuart. No jestem za mały, widzisz. Taki malutki jestem, to co ja poradzę? That was 600, Paweł, także... No. Wiesz co, może ja zamówię helikopter jakiś taki... No, no Paweł, może ty zmienisz pojazd, bo... Tak, ja zmienię pojazd, ewidentnie. Bo tym to 3 lata będziesz jechał na lotnisko, mam wrażenie. Nie, zrozpiłem się w miejscu... O, typowe. Dobra, spokojnie. Nie, nie. Po prostu zrespiło mnie gdzieś, gdzie, no cóż poradzić. Okej, okay, jadę do ciebie. Ja weźmiesz mnie do tego helikoptera? Czy ja mam się dopchać samemu tym czołgiem? To wiesz co, to może weźmy, tylko czekaj, co bym wziął? Może wezmę sobie w takim razie Savage'a. A jak z policją u ciebie? 4 gwiazdki wsparcia. O, okay. Już ty jesteś. Tak, witam. Dobra, weź mnie do tego, weź mnie tu! O, czekaj. Wezmę cię na środku ulicy, Paweł, chodź, wsiadaj. Weź mnie na środku ulicy, tak. Dobrze. Dobra, jedziemy. Chodź na plażę, tutaj. Ty działko masz. No tak. Paweł, osłaniaj w takim razie. Osłaniam, tak. Jadę. Własnym płaszczem. Paweł, ty tył, ja przód. Nie, ja wolę przód. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ty... Ale prowadzisz, więc wiesz. Dobra, tak. Tu po prawo. O, jest tutaj helka, zobacz, taka. Zobacz, pięknie. Mam ją rozwalić? Nie! Wsiadamy do niej! Okej, dobra. Dobra, to ja wysiadam jakoś tak mniej więcej. Dobra, wysiądź, ja osłaniam, ty już zacznij kręcić śmigłem i ja wtedy... Dobra, rozśmiglam śmigło. Ja wtedy działam. Dobrze, albo ja cię będę osłaniał z góry. A ty mnie nie możesz jakby na hola wziąć? Na co? Zrobić mi hola hola i mnie... To nie jest ten... A nie, to no nie stary, jest ten taki. To nie to! Dobra, Paweł, bo ja chcę wsiąść do ciebie. Aha, to czekaj, to ja wyląduję może jednak. No tak, już na chilku, ja już siadam. Dobra, ja już siadam. Szybko! Ja już leć, Paweł! Lecę! Paweł, leć! O, jesteś drugim pilotem śmigłowca bojowego. Okej, okay, rzutnij rakiet duży. Mam problem. Jakiś dym leci. Silników. Jak ja rakiet mam użyć? To jest siwy dym! Paweł, to jest siwy dym, to jest... znaczy będą dymy zasłona. Fest! O kurde. Będzie dobra zabawa. Ja te rakiety jakoś wysyłam? Co jest? No tak, tak! Strzelaj! No nie to wysyłasz! Widzę, że... No nie Boże. Wysyłam tych rakiet nigdzie strzelaj. Chyba. Tak, wysyłasz, strzelaj tam do no nich. Nie wysyłam, Paweł. No strzelaj! Ale ty nie mam teraz tego, nie mam rakiet w tym momencie. Ja o, teraz obserwuję, ja tak. Ja ci zaraz poobserwuję, ty pipa. Ja obserwuję teren. Co za... Paweł, co tam u ciebie? O, już nie masz. No, Boże, co za ziomek normalnie. Ale wiesz, szczerze, nie da się tą kamerą ruszać na tak, ogólnie tym. Właśnie, jako ten, jako drugi pilot to jest masakra, tak. Jest ciężko. Musiałbym naprawdę. 4 miliony DPI włączyć, żeby ruszać się tą kamerą aktualnie. Dobra, podlecimy, słuchaj, na tego. Mhm. Słucham, bo słucham. Tylko, bo mamy 5 gwiazdek. Słucham. Więc polecimy chyba tym. Słucham, słucham. Samolotem uciekiniowym. Samolot uciekiniowy, który to jest? Ten Alkonost? Duży czy mniejszy? Alkonostem? A masz Alkonosta tu? A mam! Dobra, no to jak masz, to możemy uciekać Alkonostem nawet. A wiesz co ci powiem, widziałem ostatnio. Czekaj! Lądowanie! Paweł, tak się nie ląduje! Dobra, wysiadam! Ja nie wiem, czy ty wiesz. Okej. Okay. Ej, nie wiem, Paweł, wyprasza cię ze swojego dzięki, Paweł, naprawdę. Czekaj, nie trafiłem, zezna mam! Szybko! Do środka! To dzięki, Paweł, że mnie wyprosiłeś, szybko, naprawdę. Szybko! Ratuj się tam! Czekaj! No ja tu próbuję przeżyć, Paweł! Spokojnie! Ja już zaraz wyciągnę Alkonosta, zaraz wyciągaj polecimy. Go! Wyciągam, a zobacz, będę miał i większego... Będzie super! Nie będziesz się śmiał, miałeś duży czołg, ja będę miał jeszcze większy samolot. Super, o. Paweł! Musisz szybko. Mierzyć swoją miarą wszystko, także jest tak dobrze. Jest. Dobra! Paweł, ja ci zrobię szybko. Tak, że ty, cię to będzie głupio jeszcze, Paweł. Ci będzie leć głupio? Leć Alkonostem, tak. Leć co ty tym. Tam masz? Ja mam też swojego. Paweł, ja uciekam na pełnym przypale po prostu. Ej, weź mnie do wyląduj na mnie. A wiesz co ci powiem? Ja widziałem ostatnio film, gdzie chłop lądował samochodem dominatorem z Areny Wojny na tym Alkonoście twoim. O. W locie. Dobra. Jesteś, lecisz? Także... Nie, helikopter! Właśnie tak widziałem, że helka leciała.
czemu ci policjanci w tym mieście za wszelką cenę chcą mnie zabić? Nawet za cenę własnego życia. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Paweł, ale ja wezmę helikopter i wyląduję na twoim skrzydle. Co ty na to? Dobrze, wyląduj na mym skrzydle. Ale wiesz, to będzie wymagało precyzji ogromnej. Tak. A przede wszystkim precyzji wszystkich. Posiadasz takową? Ja precyzja czy precyzję? Precyzję. To też posiadam i polecam. Piotr Szogaty Kogatowski. Dobra. Dobra. Gdzie jesteś? Paweł, no tutaj, Paweł, czekaj. Paweł. Dobra, zawracam. Okej, ale musisz wolniej trochę. No czekaj, zawracam najpierw, no. Okej, zwolnij, zwolnij. Hamuj się! Paweł! Paweł! Paweł, ty mi zrobiłeś to, co przed chwilą policjanci mi zrobili, dosłownie. Paweł, czy ty się nade mną znęcasz w tym momencie? Mnie to nie cieszy! W ogóle! Co się stało? Oj, Paweł, Paweł. Zmierzaj w stronę fajerwerku. Masz już helikopter? Nie mam, zaraz będę miał, spokojnie. Paweł, przećwicz lądowanie za ten czas. Ja już zaraz dobędę coś do lecenia. Także spokojnie. Przećwicz tutaj lot, żeś był w stanie mnie zgarnąć po prostu. Ej, bo stary, mój silnik się pali trochę, wiesz? Nie, no nic się nie dzieje, naprawdę. Dobra. Paweł, w tych najnowszych samolotach masz taki system. Nie, to jest taki system, że jak ci się jeden silnik pali, to 30 innych jeszcze działa. Okej, także wiesz, to no problem, my friend. No problem. Wiesz, jak mi się smutno zrobiło, jak wybuchłeś? O Jezu, pali się, naprawdę. Naprawdę się jaram. Ale to jest turbo, wiesz? Paweł, spokojnie, nigdy w życiu bym w ciebie nie strzelił, Paweł. No nie, wcale, to była zwykła petarda po prostu, nie? Tak, to ten piccolo był. Piccolo takie, był, tak, piccolo. Szampana otwierał jakiego, nie? Takiego piccolo, to korek wyleciał po prostu. Korek, pewnie. Tak, no spokojnie, Paweł, ja już do ciebie lecę. Dobra, spokojnie. Już wyciągam bo tutaj. Ten silnik mi tam za chwilę, no wyciągnij tam coś, no. Zobacz, no wyciągam. Już dawaj, wyciągam, największego po prostu. Pocałunek smoka zrobimy zaraz. Tak, już robię. Tym na pewno się uda, na 100%. Czekaj, Paweł, pa jakie mam duże śmigło. Już do ciebie lecę. Tak? Tak, Paweł, gdzie jest? O! Pa jaki duży. Paweł, czemu się śmiesz? Nie, ten mały czarny tam jest. Paweł! Paweł! Co? Poczekaj, wyląduj na mnie, bądź ale, ale to my musimy ustalić jakąś jedną trasę, nie? Do lądowania, zdajesz sobie sprawę. No to po prostej, na prostej. Ty leć prosto, a ja cię dogonię, Ty musisz tak wolniutko po prostej lecieć. Dobra, lecę wolniutko po prostej. Myślałem, że polecisz, ale po prostej tak wiesz, nad... Co? Dobra, okej, nie, lecisz dobrze, lecisz spoko. No, lecisz spokojnie. Spoczko lecisz, ale się czekaj, tam jara. Gaz. Ale się o, dobra, włączył się, dobra, spokojnie. Paweł, nie zbliżaj się tylko do tej wielkiej wieży tym wielkim samolotem, nie? Dobrze, także... spokojnie. Okej, ja już tak jestem bardzo blisko, Paweł. No wiem, tak musisz trochę szybciej, bo... No ja tu boostem się boostuję, spokojnie. Mamy czas. Boostem? Dobrze. Mamy czas, tak, Paweł, spokojnie. Ej, strzeliło. Dobra. Co ty robisz? Ty znosi mnie od ciebie? Ej, naprawdę? Ale tu musisz o tym szybciej podlecieć tam, wiesz, takie wiatry puściłeś. Paweł, wolniej! Wolniej, Paweł! Jak wolniej, stary, ja nic nie wcisnę. No, się silnik wolniej wyłącza tu chwilę. Ale ty, ty puszczasz wiatry jakieś, Paweł. No, co ja ci poradzę? Mówiłem ci, żebyś tej gruchówki nie jadł wczoraj. Mam akcję, wyląduj, wysiądź i wsiądź do mnie. Paweł, bo... bo ja cię nie mogę dogonić przez to. Dobra, czekaj. Dobra, włączę silnik. Wyłącz silnik, na chwilkę, nic się nie stanie. Naprawdę. Bo ja już dosłownie byłem na tobie. Ale patrz, ten silnik się dalej jara. Paweł, nie mówisz, że masz system bombardowania przypadkowych samolotów, które chcą na tobie usiąść. Naprawdę tego nie mówiłeś. Dwie gwiazdki mam. Szczerze, nie dziwię się, funkcjonariusza dobrej zabawy. Silnik się nie włącza już. Dobra, Paweł, doleć do mnie. Doleć do mnie, próbuj do mnie dolecieć. Jak mam to jest twoja ostatnia misja na dzisiaj, Paweł. Ostatnia misja na dzisiaj, doleć do mnie i wyląduj tu. Przygotowałem dla ciebie sporo terenu prostego.
Dobrego. Dobra, spokojnie, spokojnie. Właśnie lecę, stary. Już fajerwerki ci wysyłam, tutaj. Czekaj, spokojnie. Paweł, bo ty spadasz, a nie lecisz. Widzę, no bo stary, silniki padły totalnie. Nie padły, naprawdę. Wykorzystaj siłę ptaka. Oho. Wykorzystaj siłę swojego samolotu. Nie! Bez jaj! Serio? Stary, wyskoczyłem z samolotu no nad ziemią. I co miałem zrobić? Otworzyć spadochron, ale co zrobiłem? No zadzwonił Paweł, do mnie Bruce. Niestety. Bruce i do mnie dzwonił. Zamiast odpalić spadochron. Zamiast odpalić spadochron, to odebrałem telefon. Paweł, no. Tuż nad ziemią. Są różne rodzaje ludzi, nie? Są ludzie, parapety, no i też jest Paweł i ty, także... Boże. Ja dobra, myślę, że drodzy, to było piękne zwieńczenie dzisiejszego dnia. Tym symbolicznym faktycznie kończymy. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hejos! Hejka! Ty łabuzie, czekaj, zostaw mnie, poczekaj chwilę! No. Pięknie, świetnie, super zwieńczyliśmy. Super, Paweł, fajnie. Zaraz, fajnie zrobię, hopie. Chodźu. Kondo tutaj. I weź tą prawdziwą, weź prawdziwą snajperkę, a nie. No wziąłem to, prawdziwą snajperkę. No co za łobuz! Paweł, ze mną nie wygrasz na takim terenie. Paweł, ja nie zaraz, pierwszy lepszy z łapanki. Snajperka! Snajperka! O, nie mam amunicji. Snajperka! Ale łatwo!